Matura z informatyki ma 16 lat, jak matura w Polsce. W tym roku uczniowie zdawali tylko maturę na poziomie rozszerzonym. Wyniki były dość słabe i pytanie dlaczego? Pewnym powodem była pandemia, tym bardziej, że matura z informatyki jest najtrudniejsza, dlatego że to jest matura praktyczna. Trzeba usiąść przy komputerze i w ograniczonym czasie rozwiązać zadanie. Trzeba nie tylko mieć wiedzę, umiejętności, ale być sprawnym w posługiwaniu się narzędziami. To zdobywa się tylko praktykując. No, praktyka czyni ucznia i być może wielu uczniom tego zabrakło. Matura z informatyki to jest z przedmiotu albo z dyscypliny naukowej, która ma swoje podstawy i matura powinna dotykać tych podstaw i dotyka. To jest algorytmika, programowanie, przetwarzanie informacji, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym czy w bazie danych. I według mnie to powinno pozostać na maturze z informatyki na poziomie rozszerzonym, na maturze z informatyki, która byłaby dla tych uczniów, którzy chcą zdawać na studia informatyczne. Mówi się teraz także o powszechności matury z informatyki. No, słowo informatyka w Polsce ma bardzo szerokie znaczenie. Ja rozumiem to trochę jako computer science, a informatyka to jest tak naprawdę ogólne przetwarzanie informacji za pomocą narzędzi komputerowych. Jeżeli byśmy mówili o powszechności matury z informatyki, to raczej byśmy mówili o sprawdzeniu, czy uczniowie szkół średnich osiągnęli pewne kompetencje cyfrowe, czy umieją posługiwać się komputerem w życiu codziennym. No, najfajniej byłoby to sprawdzić za pomocą projektu interdyscyplinarnego realizowanego w zespołach. Tutaj oczywiście są problemy techniczne, problem jak ocenić indywidualny wkład takiego ucznia w taki projekt. No, ale to są techniczne rozważania, natomiast niewątpliwie zmusiłoby to uczniów do stosowania narzędzi informatycznych, przygotowania na przykład ciekawego projektu, który wiązałby geografię, biologię, fizykę, no i prezentowałby różnorodne dane z pomocą narzędzi informatycznych. Po drugie, kompetencje cyfrowe są niesłychanie ważne na rynku pracy. Obecnie od absolwentów szkół wyższych, licencjackich wymaga się posiadania zaawansowanej wiedzy na temat technologii informatycznej w dziedzinie, którą studiują. No, taka powszechna matura z informatyki właśnie by do tego przygotowała. Właściwie każdy uczeń szkoły średniej powinien posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym, którym mógłby przeprowadzać symulacje, zbierać dane i prezentować te dane i analizować. Mógłby umieć programować na elementarnym poziomie, dlatego że to programowanie na elementarnym poziomie pozwala korzystać z wielu różnych programów, po prostu je integrując. A to jest wiedza, która się przydaje każdemu absolwentowi szkoły średniej, każdej osobie, która funkcjonuje na rynku pracy.